Siemanko, witam w kolejnym odcinku. W tym odcinku będziemy wędzić sery. Ser Capri to jest ser typu włoskiego i na wielu forach jest właśnie uważany za najlepszy serek do wędzenia. On jest taki przed uwędzeniem, ja już wędziłem kiedyś, tylko nie ma filmu z tego, więc teraz będzie film. Jak twaróg, taka konsystencja troszkę, ale po uwędzeniu on tak fajnie się skleja, czyli takie coś a la oscypek. Ale i będziemy go peklowali w solance 7%, ale trzy będziemy peklowali, a jeden zrobię w czymś takim. To jest aromat spożywczy. Widać coś? Aromat spożywczy, czyli aromat dymu wędzarniczego i to jest wiśnia akurat. Powiem Wam, że w ogóle co to się wyprawia, ja się coraz bardziej do tego zaczynam przekonywać. Mimo wszystko, że opinie są różne, zapach to jest po prostu niemiłosierny. Tak tu pięknie pachnie. W ogóle to strasznie zalatuje mi oscypkami. O Jezu, jakbym normalnie ten, oscypki koło nosa miał bez kitu. Tak było, nie? Z tego panem. I teraz robimy tak, że jeden serek będziemy peklowali z dodatkiem właśnie tego aromatu spożywczego. Jego się daje 1% na 1-2% na objętość solanki, czyli jest litr, no to tak jak już tam 10-20 ml na 1 litr solanki. Tak. I ten jeden właśnie serek będzie w tym, a trzy będą normalnie w solance. Solanka 7%, nie wiem czy mówiłem, ale tak będzie. Więc zaczynamy. Miseczka, litr wody zimnej oczywiście. Oczywiście rozlałem, bo jakby mogło być inaczej. Się zacznie, nie? I to jest 70 gramów peklosoli. I teraz to musimy sobie rozmieszać, tą peklosól. I pokażę Wam, jak ja to wszystko fajnie zrobię. To będzie nam się peklowało 12 godzin w tym stężeniu 7%, a jutro będziemy musieli go wyjąć na te ruszta, na których wędzę ryby i nam to będzie musiało troszkę ocieknąć. I zobaczymy, co to, jak to i w ogóle będzie wyglądało. Ja to jeszcze taką jedną mam, tak mi się wydaje, może się mylę, ale to też nadaje taki fajny kolor bez wędzenia. I nie wiem, czy te oscypki tam, w tych górach, to właśnie nie są tak robione, że po prostu wkładane, moczone, suszone i niby wędzone. Bo naprawdę to tak jest podobny smak i zapach, że no to samo. Zanurzamy to troszkę teraz. I teraz robimy tak. Oddzielamy tu w tym miejscu troszkę tej solanki. Dobra, to się sprzątnie. Bierzemy to cudo. Odkręcamy. Przepraszam, że ja tak gadam, ale jak to pięknie pachnie. Trzy kaweczka. Tu jest 3 ml. Pokaż. Nie wiem. Ona ma 2 do tych, a tam jest dalej niżej 3. Czyli na tą, na ten. Ciu, ale prykło. Damy 5 ml. Dlaczego ty się śmiejesz? Dzieciaką te psy mieliśmy i jak psy się szczepiło, to. No ty w ogóle gadasz? A jak matka obejrzy i co sobie pomyśli? I co sobie pomyśli? Jak? No psy po prostu mieliśmy i szczepiłem nieraz na różne choroby. Patrz znowu. Ten. Oż ty, poczekaj. I teraz tak. Kolejna rzecz. To już nam potrzebne nie będzie. To musimy przemieszać lekko. O jest. Masakra. To na boczek i bierzemy ten jeden serek. To jest teoretycznie i praktycznie można go tworzyć. Tak one wyglądają, zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda teraz i zobaczycie, jak to będzie wyglądało po uwędzeniu. Normalnie inny serek. I teraz tak, przekładamy ten serek tu. Tak jak widać, jest jeszcze niezanurzony, więc w tym momencie dolewamy tyle solany, żeby było przykryte. I jest przykryte. Tylko teraz nie można tego rozlać.
I oczywiście będzie to musiało sobie stać w lodówce. To na boczek. A te sereczki powędrują do białej miseczki. I znowu, jak te rymy normalnie? Czy mnie nie porymowało? No, tak. I chlapie jak... Jak nie wiem co. Naprawdę, te serki mają bardzo, bardzo dobrą opinię. Proszę się nie śmiać. Ej, ty się śmiejesz. Teraz powiem, jak masz na imię. Idziecie szukać. I zobaczymy, co będzie wtedy. Czy będziesz taka cwana, jak ci tutaj... Teraz cię podtrzymam. Powstrzymam. Dobra. Ostatni syr do tego. Ale kiedyś chyba były takie bardziej równiejsze, mi się wydaje. Ale napaczałem. Ho, ho, ho. Dobra. Proszę bardzo. Proszę mi to pokazać. Są sereczki? Są. I teraz tego przesunę obok. Ja już widzę, że za chwilę to odnoszę do lodówki, a ty już się nie możesz doczekać, kiedy zaczniesz to wszystko sprzątać. Więc ja to zaniosę, a ty będziesz sobie spokojnie sprzątała. Masz nogami przebiera, już by. No zaraz, poczekaj, spokojnie. No. Tak jest. Więc to w tym momencie wygląda tak. Za 12 godzin, czyli jutro rano, widzimy się, oczy kaserek i wędzimy. Po 12 godzinach serii już wyciągnąłem. Chyba widać, który był w normalnej, zwykłej solance, a który był z dodatkiem tego aromatu wędzarniczego. Teraz nam troszkę ociekną. Kilka godzin, powiedzmy 2-3. Podpalam wędzarnię i wędzimy. I serki już w wędzarni. Wędzarnia dymi, jak widać. Tego jednego to do koloru prawie nie trzeba wędzić. Te dwa trzeba, więc te trzy. Jakie dwa? I wędzimy to, powiedzmy, w temperaturze 60-70 stopni, nawet do ładnego koloru. Te trzy przynajmniej, wtedy ten czwarty też będzie gotowy. No i w sumie gotowe. Sereczki przywędrowały już w wędzareczki. Widać różnicę. Ten był z aromatem dymu wędzarniczego. Te trzy były normalnie, klasycznie, tylko w zwykłej solance. Więc teraz musimy zobaczyć, jak to smakuje. Jeśli chodzi o zapach, to wy tego nie możecie wyczuć, ale po prostu w całym domu pachnie. Normalnie jakbym po gubałówce szedł. Naprawdę. I przekroimy sobie... Nie mówię? Jak mnie będę nagrywał, to ktoś będzie wchodził teraz. I trzaśnie drzwiami. Nie ruszaj tam się, bo nagrywamy. No, więc przekroimy tego najpierw. Połowie go przekroić, czy od brzeszku? Połowie, dobra. Wędziły się te sereczki 5 godzinek. Równiutko. Ojej, patrz. O jest. Konsystencja się zmieniła, bo on, jak jest prosto z tego opakowania, to on jest taki jak twaróg, ja to mówiłem. Dlatego trzeba wędzić w temperaturze 60, myślę, nawet 70, czyli taka prawie gorąca, żeby ten ser nam tak się fajnie posklejał, jak to widać na załączonym obrazku. Na razie go odłożę. Przekroimy serek kolejny. Pierwszy z brzeszku. Ze zwykłej solaneczki. Zobaczymy. Różniczkę. Nie ma różnicy. Tylko jedynie co to po wierzchu. Nie ma chyba, nie? Niech mi podpowie moja intuicja. Nie ma, tak mi podpowiedziała, kiwnęła głową moja intuicja. Te odłożę na boczek. Zostawię sobie na przykład tą połóweczkę i tą połóweczkę. Te na boczek, a tego spróbujemy. Najpierw zwykła solanka. Pokruszył mi się troszkę, bo tak ukroiłem taki ślamazara. To jest to. To jest to. Jednak racja, że te serki mają tak dobrą opinię, jeśli chodzi o wędzenie. Naprawdę super. O Jezu. Tego muszę grubiej ukroić niestety, bo żebym się nie pokruszył.
No co? Zjem, nie będę przecież. To tak. A muszę i taki. Całka tak świna. Delikatna różnica jest, naprawdę. Bez kitu. I w zapachu też. No. No wizualnie to widać, że jest różnica. Ciemniejszy, jaśniejszy. No. Jest różnica minimalna. Ogólnie to obydwa super. Jak nic. Jednak racja. Ktoś tam. Zresztą, będziemy już wcześniej, tak jak mówiłem. Ale serki petardunia. Naprawdę. Co tu można więcej mówić? Wędźcie sery, bo i takie koniecznie. One są dostępne w różnych sklepach. One są najlepsze i nie bez powodu zostały uznane za najlepsze serki do wędzenia, dlatego że są najlepsze. Wędziłem też zwykłe sery takie w kostkach. Siatkę ładowałem. Wyglądało to naprawdę jak kukurydza wtedy już, ale to nie jest to. Te są normalnie, jakbym po gubałówce latał. Naprawdę. Pyszotka. Polecam Wam. Jak najbardziej. Jeśli chodzi o ten aromat dymu wędzarniczego, co był dodany do tego jednego, to jest on dostępny w sklepie Jelux Polska. Link znajdziecie w opisie. Jak również kod rabatowy. Kostrzewski 10. Tym kodem będziecie mieć wszystko 10% taniej. Więc brać, kupować, nie żałować. Jeśli film się podobał, łapka w górę, komentarz, kanał zasubskrybujcie, dzwoneczek gdzieś tam naciśnijcie, jak Wam się pokaże, to będziecie informowani o wszystkich nowych filmach na moim kanale. Jeszcze jedna istotna rzecz, Facebook. Jeszcze Facebook jest, więc jak jest i jest taka grupa na Facebooku, jak Swojskie Gotowanie i Wędzenie, jest to moja grupa. Wszystkie osoby chętne być na tej grupie, zapraszam. Swojskie Gotowanie i Wędzenie powtórzę raz jeszcze. Pyszne serki, polecam, pozdrawiam. Pa, 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 pa.